pomiędzy zdroje Bosmana, tka jak wędkarskie moska, ty mi prosi. Ogon jelenia. Ogon jelenia, już trochę zużyty. Bodło arka w rączki, więc teraz mi służy. Trzeba je mocno zamocować, potem dać kapkę kleju jeszcze. Jest wyczesany dubbing. Witamy was serdecznie z tej strony. Aga. I Jarek Kubale, tu Hola Fly Fishing. Jesteśmy na Mierzei Wiślanej, w naszej pracowni i pokazujemy wam, jak wiązać muchy w typie krewetek w tym sezonie w ramach serii Morska Mucha. I tym razem pokazujemy wam prostą krewetkę, która się nazywa SLF Shrimp. W zasadzie to będzie jej chyba wariant, chociaż nikt tak naprawdę nie ustalił, jak ma wyglądać SLF Shrimp, mi się wydaje. Mucha prosta, dubbingowa, świetna na troć. No, to zaczynamy. Agnieszka, opowiedz, jaki hak i co tu się dzieje? Hak to jest gięty krewetkowy. NS150 Curved Shrimp, to jest rozmiar 8. Mhm. Wzór o tyle fajny, że można bez większego wysiłku zejść do bardzo małych rozmiarów, co nie w każdym wzorze jest takie łatwe. My używamy giętego haka, ale pamiętajcie, że większość haków morskich wam się nada. Może być to taki haczyk stingerowy, może być klasyczny streamerowy, może być bardzo krótki, taki gamarus tak zwany. Tylko że na tym krótkim będzie ciężko się zmieścić z materiałami, chociaż tą muchę można wykonać bardzo prosto. Nitka w kolorze oliw, to już nic mówiłaś. Nic jest oliwkowa 6.0, teraz odrobina bucktaila. Czyli ogon jelenia. Ogon jelenia, już trochę zużyty jak widać. Ważne, żeby brać z tej górnej części, bo tutaj te włosy są bardziej elastyczne, mniej wypełnione powietrzem, nie? Czyli nie będą sterczeć po ściśnięciu nicią. Tu jest tak, że one im niżej, powiedzmy, nasady, tak? Im bliżej nasady, tym bardziej mają tendencję do tak zwanego odstawania, flerowania, czyli po ściśnięciu nicią odstają mocniej, nie? Stroszą się tak. Dobra, robimy sobie Taki ogonek, który jest tak naprawdę elementem przednim krewetki, co zawsze podkreślamy w serii o krewetkach, właśnie o muchach w kształcie krewetek, że krewetka jest tak naprawdę wzorem odwrotnym. Blisko kolanka haka znajduje się tak naprawdę przód krewetki. Dobra, i teraz można tą przednią część albo nawinąć sobie kuleczkę i ją wyczesać welcro, albo... Co zrobimy, żeby pokazać? To jest fajna technika, pokazywaliśmy już w kilku ostatnich muszkach o krewetkach. Tak nazywa się dubbing loop, czyli pętla dubbingowa. Mega użyteczna technika, bo pozwala wam stworzyć fajny, puszysty materiał, który owiniecie wokół trzonka. Tak, to jest dubbing SLF Saltwater, czyli typowo do much morskich. W kolorze smoky olive. Oczywiście tą muchę możecie wykonać w wielu kombinacjach kolorystycznych. Dużo jest oliwkowych, widzieliśmy, ale może być ona beżowa, może być w jakimś bardzo jaskrawym kolorze. Teraz skręcamy tą pętlę dubbingową, tak jak widzicie, tu Agnieszka prezentuje. I będzie ona wyczesywana za pomocą rzepu welcro. Tak jest. A ja w charakterze uroczej hostesy. Właśnie ci... Śpieszysz z welcro. Tak. Z mojej zimowej kurtki. Jak widzicie, fly tying nie musi być bardzo drogi. Także poruszamy się tu w przestrzeni od kapek kogutów genetycznych za 400 w złotych, na szczęście nie w euro. Po welcro, które po welcro. Bodło arka w rączki, więc teraz mi służy. Do wyczesywania muszek. I teraz tak, my tu gadu, a krewetka nabiera kształtu, czyli co się stało, Agnieszka? Skomentuj tą sytuację tutaj dynamiczną. Sytuacja wygląda tak, że mamy nawinięty ten dubbing w pętli. No i mamy taki fajny właśnie ogonko małów krewetkowy, nie? Tak, tak. Dodamy kawałek dubbingu takiego pomarańczowo-różowego. Ten sam dubbing SLF Saltwater. Pamiętajcie, że mucha się nazywa SLF Shrimp, czyli to już nam pokazuje, co jest podstawowym budulcem tej muszki. Także będziemy mieć taki fajny dodatek kolorystyczny. Nie jest on też jakiś niezbędny, ale urozmaica muszkę. Po zamoczeniu w ogóle, jak mucha już dostanie trochę wody, to naprawdę fantastycznie wygląda. Zobaczcie, że ten dubbing jest taki niejednorodny, szklisty, naprawdę bardzo... Zresztą Wapsi to są amerykańskie materiały i ja bardzo, bardzo cenię tą firmę.
Ostatnio, z tego co pamiętam, zmarło się panu, który zakładał tą firmę. To wam też, i to był człowiek, który miał 70, 80, a może go nie doceniam, może i 90 lat. Więc to też pokazuje wam czasami, jak stare to są firmy, z jakimi tradycjami, że bardzo, bardzo polecamy te dubbingi. Dobra, dajemy takie antenki dwie. Z jakiegoś fleszyka ja użyłam z Hedrona. To jest Flashabu? Flashabu. Zwykłe, klasyczne Flashabu w kolorze Pearl. Tak. Jest dosyć sztywne, także fajnie się nadaje właśnie na takie antenki, bo one są dzięki temu wytrzymałe. To jest wydajny materiał, więc nie wahajcie się zainwestować, bo z tego sobie zawiążecie naprawdę sporo much. No i teraz oczka. Oczka jak zawsze u nas to oczka, które sami wykonujemy. Tak jak zawsze podaję wam przepis. To jest żyłka, koralik i klej UV. Agnieszka właśnie te oczka przywiązuje na krzyż. Trzeba je mocno zamocować, potem dać kapkę kleju jeszcze. Teraz je troszeczkę odkształcamy. Nić no, wprowadzana jest między oczka. Właśnie, przeprowadzić parę nawojów za, żeby naprowadzić je na właściwą pozycję, żeby były rozstawione lekko. Okej. Ten kawałek materiału, który odcinasz, to też tu powiedz, że nie bez powodu odcinasz w taki długi sposób, bo to będzie też stanowiło część tułowia muchy, prawda? I część tułowia muchy, i lepiej będą się trzymać. Tak. Większa długość. Tak. Tak, tak, że nie są zamocowane za same końcówki. Tak. Jasne. Że pamiętajcie, muchy potrafią być piękne, różne, ale też no, jest to rękodzieło użytkowe. Tu musi być walor też taki użytkowy. Dobra. Nawijamy dubbing, ten sam co na początku. Czyli kolor olive, smoky olive, SLF, no bo to SLF shrimp. Jak widzicie, muszka już nabiera kształtu, robi się taki charakterystyczny, klinowaty, marchewkowaty kształt. By nie powiedzieć krewetkowy. Chociaż myślę, że nie jedna krewetka, gdyby właśnie oglądała morską TV. Złapała za czułki. Złapałaby się za czułki, jak my sobie wyobrażamy krewetki. Ale ważne, że ryby nam na to biorą i to są... Pamiętajcie, że muszkarstwo i wiązanie much to jest rzecz bardzo umowna. Te imitacje to jest jakaś konwencja, na którą my się umawiamy. Muchy potrafią być hiperrealistyczne, ale myślę, że pięknym fly tyingu jest to właśnie ta konwencja i pewna ramowość, umowność potraktowania tematu, nie? I co? I teraz zakończamy muszkę, czyli finisher. Pamiętajcie, jeżeli nie czujecie się pewni w jakichś elementach muszki, przetrenujcie je sobie, nawet na pustym trzonku, na przykład zakończanie muchy. Ostateczne wyczesanie muszki i to jest bardzo ważny etap, żeby ona zyskała takie odchylone włoski. Tu nie ma jeżynki, ta muszka nie ma żadnego piórka owijanego wokół tułowia. Tu tak naprawdę tą, nie wiem czy mogę powiedzieć, jeżynką jest wyczesany dubbing. No, w pewnym sensie. W pewnym sensie jest. I Velcro jest bardzo fajne i skuteczne w wyczesywaniu, a jednocześnie jest bezpieczne dla nici, bo raczej bym nie robiła tego jakimś, nie wiem, takim druciaczkiem, czy jakimś takim metalowym grzebyczkiem, żeby nie... Bo można łatwo zahaczyć nić i zerwać, nie? Te to muszki wtedy... nie są też przewiązywane niczym tak naprawdę. Często tak. Są w muszkach owijki, mokre, suche muchy, nie? To streamery, to wszystko jest owijane zawsze. Zabezpieczamy lakierem główkę. Czyli przeźroczysty lakier Veniarda. I mamy fantastyczną, małą, oliwkową kreweteczkę, którą bardzo można prosta. Zrobić w różnych kolorach, rozmiarach. Dosyć szybka. Nazywa się SLF Shrimp i jest prostą, szybką muszką. Zachęcamy was do jej wykonania. Pamiętajcie też, że na kanale Morska TV, jak również i u nas na Tuchola Fly Fishing, znajdziecie inne instruktaże do zrobienia takich muszek. Serdecznie was zapraszamy do zabawy przy imagle. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy.